W dzisiejszym odcinku wyczyścimy kostkę na tym obiekcie. Będziemy walczyć z mchami, chwastami i plamami oleju. Użyjemy kilku metod mycia. Ktoś zaatakuje po cichaczu moje auto, mój kumpel pomoże mi w odchwaszczaniu, a znana osobowość YouTube'owa podsumuje efekt. Hej, witam was, tutaj Dominik. U mnie dzisiaj jest sobota. Świadczy o tym pusty plac. Tak to wygląda. Mamy dużo kostki do mycia, kilka typów. Zaczynamy od tej. Zobaczcie, wielka kostka, ale niestety też wielka fuga, więc na pewno mchu i chwastów będzie tutaj dużo. Tutaj następny typ i tam jeszcze, zobaczcie, powkładane jakieś takie połówki. Coś takiego. Zaczynamy sobie z tego miejsca i przesuwamy się do tyłu. Stoją samochody, ale mamy klucze, więc możemy sobie tutaj pojeździć po placu. Nie no, odstawiamy wszystko, zaczynamy mycie. Tak wyglądam po myciu kostki. Wow. Powiem szczerze, niezły gnój, ale jest ok, udało się domyć, więc zamykamy, no i przede wszystkim sprzątamy. Mam już całe taczki, a jeszcze nie zacząłem wciągać tego błota. Będzie nieźle, ale się udało, fajnie. Okej, ta część jest już gotowa, mocno czasochłonna, natomiast się udało. Jedziemy sobie dalej, ale co? No musimy przestawić samochody i to nie tylko nasz, ale też całą flotę. Więc co? Wsiadamy i jedziemy. Ojejku, jak malutko miejsce. Te wszystkie śmieci jeszcze niech sobie leżą, to powinno wyschnąć, natomiast i tak mam całe taczki, natomiast tutaj też jest tego niemało, więc żeby nie grzać się tutaj w słońcu, przejedziemy sobie tutaj i jedziemy pasami. Najlepiej byłoby tak, żeby włączyć im na poniedziałek chociaż jedną część, żeby mogły tutaj wjechać samochody. No i to jest plan na dziś. Słuchajcie, ja tutaj na plamki olejowe nie jestem umówiony, natomiast możemy psiknąć jako taki bonus. Duża część powinna zejść. O, coś takiego, to na pewno jest świeżo, to też, to też. Ok, jak coś jeszcze zobaczymy, to psikniemy. Jedziemy sobie całym pasem i w dół, przynajmniej w cieniu. Słuchajcie, kostkę myć pod dachem. Tego jeszcze nie było. Kostka jest jaka jest, widać, że gdzieniegdzie zniszczona, natomiast w tym miejscu
mamy odcinkę, możemy sobie podejść bliżej. Chyba tutaj była jakaś fuga, betony, coś w ten deseń. Natomiast wszystko jest już dosyć mocno uszkodzone, popękane. No i tak wygląda umyta, a tak nieumyta część. Zaczyna się w mojej głowie delikatna przekmina, w jaki sposób to zaplanować, żeby nie poblokować ludziom wjazdu, no bo przypominam, dzisiaj jest sobota, na poniedziałek dobrze jakby tutaj już dało się wjechać samochodami, no bo jest tutaj masa ludzi, więc tak, w ogóle mamy umyte do połowy, myjka stoi tam i zobaczcie, tutaj jest mniej więcej połowa hali, no to powiedzmy, że do połowy jest umyte, tak to wygląda. Ta kostka to jest to, więc widać, że się domyło. Gdzieniegdzie jakiś piasek, trzeba to dokładniej spłukać, natomiast to już na samym końcu. No i co, plan jest taki, żeby umyć całą halę, bo ona idzie nieco szybciej i otworzyć ludziom wjazd aż dotąd. Potem w tym miejscu damy jakieś pachołki, tu i tu, taśma i tak, żeby tutaj już nikt mi nie wjeżdżał i to będziemy rzeźbić w poniedziałek. Więc zostańcie, myjemy sobie halę i to jeszcze nie wszystko, bo zejdzie mi tu na pewno tak łącznie, no z 3 dni to minimum. Witam Was w kolejnym dniu. Niestety chmurzy się. Mam nadzieję, że nie będzie lało. Natomiast patrzymy. Została umyta cała hala i tutaj zabezpieczyłem sobie to miejsce, więc wszyscy ładnie i grzecznie stanęli dotąd. No i tutaj mamy odcinkę. Uwaga. Umyte, nieumyte. No i jedziemy sobie dalej. Tutaj jest hala, więc jakby lało, to bym mógł uciec, ale już tam wszystko jest umyte. W ogóle to dzisiaj ma przyjechać pan Grzegorz, czyli szef wszystkich szefów. I zobaczymy, może namówimy go na wystąpienie w odcinku. No i zaczęło się, leje, ale miało dzisiaj lać, więc tak, no decyzja, albo jedziemy do domu, albo zostajemy i myjemy w deszczu, więc wiadomo, że zostajemy i myjemy w deszczu, bo nie ma czasu. Natomiast zobaczcie, wszędzie się zaniosło, brzydko, beznadziejnie. No więc chyba lepiej nie będzie. No co, ja sobie poodstawiałem tutaj wszystko, posprzątałem, no i mamy coś takiego. Więc no co, no odpalamy myjkę i jedziemy. Ewentualnie jak jakoś, nie wiem, mocno się przemoczę, wówczas pojedziemy do domu. No ale jeszcze powalczymy. Szkoda dnia. Jest godzina, nie wiem, 12. Jedziemy. Show me everything now.
Witam Was w trzeci dzień. Ostatnia dniówka była taka, wiecie, składana. Cały czas albo coś lało, albo przeszkadzało. Natomiast dzisiaj mam nadzieję, że już będzie dużo szybciej. Został taki kawałeczek. W ogóle to skończyłem o godzinie 20, tam trzeciej chyba niemalże, aż do tych lamp, więc nie puściłem Wam tego ujęcia, bo i tak nic nie byłoby widać. Dotąd mamy umyte mniej więcej do tej linii, pachołki stoją, więc mamy tą część i tutaj wejście. Mamy też temat odchwaszczania kostki i powiem szczerze, dobrze byłoby to zlać wrzątkiem. No bo zwłaszcza tam z tyłu całkiem, gdzie zaczynałem, no było tych chwastów i tego siana faktycznie dużo, więc gdzie by tam został jakiś korzeń, dobrze byłoby to upalić. Tylko, że ja nie mam maszyny z odchwaszczaniem, z tą funkcją. Więc czekamy na decyzję tutaj szefostwa i zarządu. Zobaczymy, jak przyjedzie pan Grzesiek, to się go zapytamy, czy będziemy to odchwaszczać. Natomiast trzeba będzie dzwonić do chłopaków. Może ktoś będzie dostępny. Zobaczymy. Natomiast na ten moment bierzemy się za mycie tego kawałeczka. Słuchajcie, myję sobie to, spłukuję, myślę sobie, Jezus, ale słabo się domywa, jakieś paski, nie wiadomo co. Okazało się, że myjkę miałem na 1/3 mocy. Bo tak sobie zniżyłem do piany, no nie? Żeby więcej piany nakładało, a mniej ciśnienia. Wszystko od nowa. Jezus, ale ze mnie dzban. Złożona kostka umyta, natomiast to jeszcze nie wszystko, ponieważ klient zdecydował się na odchwaszczanie i zasypanie piaskiem spoin, więc jeszcze cały dzień tutaj spędzę. Natomiast to, co chciałem Wam powiedzieć, ej, uważajcie, bo chodzą jacyś dziwni ludzie i naklejają na samochody dziwne naklejki. Tak jak tutaj. I co to jest? Takie, można powiedzieć, w pewnym sensie stowarzyszenie kumpli, którzy mają taką myjkę na przyczepie, taką lub większą. I wówczas, gdy mamy jakieś duże zlecenie, możemy podjechać na kilka myjek, albo gdy ktoś potrzebuje pomocy, tak jak ja,
no to tam na pewno ktoś mu pomoże. Zobaczcie, ja mam myjkę, eskę i ona nie ma funkcji odchwaszczania, niestety. Więc napisałem na WhatsAppie u nas i znalazł się Adam, powiedział, że chętnie przyjedzie i mi pomoże. Więc ja jadę sobie na godzinkę do domu, coś zjem i przyjeżdżam tutaj, będziemy odchwaszczać. Godzina 20, dojechał do nas Adam, jest eska i za chwilę będzie odchwaszczanie. Ale jak już jesteś, to przedstaw się. Cześć, jestem Adam z Oświęcimia, przyjechałem pomóc Dominikowi. Przyjechałem, by pomóc w odchwaszczaniu kostki brukowej. Będziemy odchwaszczać metodą gorącej wody, tak żeby chwasty, które są, zostały usunięte, uschły, a te, które się mają pojawić, nie pojawiły się aż tak szybko. Idealnie, idealnie, jak z książki. Jak z książki, także my jedziemy, no bo za chwilkę będziemy mieli ciemno, ale spoko, bo przynajmniej nie mamy zbyt dużo samochodów, więc ja przestawiam, Adam odchwaszcza, a potem może się zmienimy. Jedziemy. Zobaczcie, fajnie nam to idzie. Mówię nam, bo też zmieniłem ciuchy i za chwilę sobie coś poodchwaszczam. Adam sobie jedzie tutaj, dymi się z lancy, nie z Adama. No i co? I takie nocne wojaże dzisiaj. Tutaj mamy odchwaszczone, więc ja wezmę samochody, przestawię tak, żebyśmy halę już mieli wolną. Nie wiem, czy mnie słychać, bo jak głupi stanąłem sobie przy myjce, ale mam nadzieję, że tak. Ciemno. Ej, trzeba włączyć światło. Dwanaście minut po ciszy nocnej, ale wszystko jest już skończone. Nie wiem, czy mnie widać, nie wiem, czy mnie słychać, ale chyba słychać jak... Słychać elegancko. Słychać elegancko. Ostatnie ujęcie. Dzięki, że przyjechałeś, dzięki za odpłaszczanie, dzięki za pomoc. Mam nadzieję, że się zobaczymy na następnych zleceniach, na wiosce. Wiesz, ludzie jeszcze nie wiedzą, co to jest, ale to się dowiedzą. To się dowiedzą. Co? Widzimy się na piasku. Cześć. Dzisiaj jest ostatni dzień, zostało tylko zapiaskowanie spoin, więc potrzebujemy na koniec opinii. Uwaga! Panie Grzegorzu, myślę, że każdy poznaje. O, jeszcze szyba opuszczona. Halo? Jest tam kto? Nie wiadomo, opinia, czy ktoś to ogląda. No, na pewno miliony, Dominika, albo same dziewczyny. Tak? Ostatnio, ale to tylko ze względu na pana. Ostatnio słyszałem, że Dominika same dziewczyny, a on myśli, że te subskrypcje i obejrzenia ma od tych... Ale ja mam żonę. Od fachowców. Co dwie żony to nie jedno. Co dwie żony to nie jedno. Słuchajcie, super robota, Dominik naprawdę się sprawił, wygląda po prostu jak nowy. Mam nadzieję, że zrobiłeś jakiś materiał krótki. No, taki z tych dłuższych. Dobra. Z tych dłuższych. Walczyliśmy tutaj do nocy. Dzięki. Trzymaj się, pozdrawiamy. Dzięki, cześć. A my piaskujemy sobie nadal, a pana Grzegorza puszczamy już do domu. Weekendzik. Cześć. Keep on wondering why, can't get you out of my head.
Zacząłem sobie dzisiaj dużo później i przed chwilą bym się mało co nie wypieprzył, ale tak, mamy do połowy. Tutaj jest piasek, tutaj nie ma piasku. Po angielsku. Jest piasek, no piasek. O Jezu, polecam wam takie coś jako totalny odmóżdżacz, żeby nie wiem, nie siedzieć na Netflixie, tylko wiecie, pomachać sobie i pochodzić z piaskiem. Przyjechałem w ogóle na godzinę 12. Przede wszystkim chciałem odespać ostatnią noc, to jest jedna rzecz, a dwa, i tak tu jest pełno ludzi, pełno samochodów, pełno wszystkiego, więc spoko i przynajmniej nie grzeje. Więc mamy do połowy, no ale jeszcze dosyć dużo zostało, więc jedziemy dalej. Tak wygląda całość zlecenia. Natomiast zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą, ponieważ dostał piasek, no piasek jest ich. Nie wiem, wsadzą go sobie do weków czy coś, tylko że ma lać. A on tak leży, no nie jest pod dachem. Wypadałoby go chyba przełożyć tam dalej. Bo jest zwiata, więc wiecie, stąd, tu. Przełożymy. Czemu ja zawsze jestem taki porządny i się przejmuję takimi rzeczami? No ale patrzcie, tutaj nawet leżący piasek pod wpływem deszczu mógłby lecieć na dół, wyszłyby jakieś brzydkie, wiecie, zacieki czy coś, no byłoby słabo. Także no już przełóżmy, niech będzie. Już tyle godzin jestem, to ta następna nie zaszkodzi. Natomiast nie zajdzie godzinę, nie wiem, 10 minut, mam nadzieję. Peace.